a przede wszystkim podziękować za waszą obecność w dniu dzisiejszym. Dziękuję księdzom, dziękuję bardzo tym, którzy podobnie jak ja mają swoje lata. Dziękuję dostanie kapiturę wszystkim księdzom, prałatom, którzy widzieli potrzebę, aby dzisiaj usunąć do petenty. Dziękuję wszystkim z Państwa, zwłaszcza widzę burmistrza z Wieliczki i całą delegację, te wspaniałe kwiaty, ale przecież jest i tokarnia, no i inni. Nikogo nie zapraszaliśmy. Jakoś spontanicznie przybyliście, za to bardzo dziękuję. Także jest pan Edward ze swoją rodziną. Wszystkich nie chcę, trudno by wszystkich wymienić, ale wszyscy bardzo dziękuję. Oczywiście jest wielki motyw, abyśmy tutaj, dzisiaj, w tej katedrze wspólnie dziękowali Panu Bogu za życie Jana Pawła II. Dzisiaj, sobota, przed niedzielą Miłosierdzia Bożego, dzień, który odszedł do wieczności. Będzie zawsze staje przed mymi oczyma. Są nasze siostry, które są sankty. Byliśmy przy nim do ostatniego momentu, do ostatniego uderzenia serca. To wszystko było tę sobotę przed niedzielą Bożego Miłosierdzia. Był z nami też kardynał Jaworski. Wspólnie poprawiliśmy tuż przed jego odejściem do Ojca, jak się mówi, mszę świętą, a on jeszcze udzielił sakramentu chorym. Ja podam jeszcze parę kropel Komunii Świętej. Po tym wszystkim spokojnie odszedł do Pana. Dzisiaj wspominamy ten dzień, ale dziękujemy zwłaszcza dzisiaj za 5 lat od kanonizacji, za kanonizację, czyli oficjalne potwierdzenie Urzędu Nauczycielskiego przez papieża Franciszka, świętość poprzez dekret kanonizacyjny. 5 lat temu już uszło od tego momentu. Wielu z nas było na pracy świętego Piotra. Dziękujemy Panu Bogu za świętego, naszego świętego, tak na bardzo bliskiego. Przecież przychodziliśmy do Niego. Przychodziliście, przyjmował Was zawsze z otwartymi rękoma. Drzwi zawsze były otwarte. Można było radować się, cieszyć się Jego obecnością, Jego życzliwością. Dziękuję za kanonizację, dziękuję również papieżu. Niewątpliwie do wyniesienia się do chwały, ołtarza przyczynił się bardzo święty Benedykt XVI. I o tym musimy pamiętać na dyspensy, że można było zaraz niedługo po śmierci rozpocząć proces beatyfikacyjny. Beatyfikował 1 maja, a 27 kwietnia, tak jak dziś, odbyła się kanonizacja, którą przeprowadził już obecny papież. Jeszcze jest trzeci motyw, a to już bardziej osobisty, ale i przyjacielski. No, żebyśmy podziękowali wspólnie, za to Wam jestem wdzięczny. Dziękuję Panu Bogu za Waszą obecność, aby podziękować za te lata, które dał mi Bóg do dyspozycji. Abym czynił dobrze. No, nie zawsze to by chodziło. Dlatego trzeba przeprosić Pana Boga, dziękować i prosić na przyszłość. Na przyszłość, która jest niewyraźna. Że będzie wspierał do ostatnich dni życia na tej ziemi. Są te trzy intencje, które chciałem powiedzieć i podzielić się ze wszystkimi.
nocy. Dzięki Ewangelii przeżywamy spotkania zmartwychwstałego Jezusa z najbliższymi uczniami i bliskimi mu osobami. Te spotkania miały szczególny charakter, bo do umysłów i serc uczniów powoli docierała prawda, że ich ukrzyżowany nauczyciel żyje. Pierwszą reakcją była niewiara wobec słów i świadectwa tych, którym się pokazał. Tak, jak słyszeliśmy, było wypadku Marii Magdaleny, a także dwóch uczniów podążających w Emaus. On rzeczywiście, jak zapowiadał, powstał z martwych, odnosząc radykalne zwycięstwo nad mocami zła i śmierci. Dobra nowina o tym zwycięstwie ogłoszona jest od 2000 lat. Tego zadania podjęli się apostołowie. Najpierw Jerozolimie, a potem łączy z dobrą nowiną do ludów zamieszkujących ówczesny świat, posłuszni poleceniu przekazanemu przez zmartwychwstałego. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkim stworzeniom. Zapłacili za to najwyższą cenę męczeństwa. Byli jednak przekonani, o czym zaświadczył Piotr apostoł, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi i że nie mogą nie mówić tego, co widzieli i słyszeli. Wsłuchuję się dziś w słowa Jezusa, a także świętego Piotra, myśląc o drodze, jaką Bóg dał mi przebyć przez 80 lat życia, które dzisiaj kończy. Mam za co dziękować zmartwychwstałemu. Powołał mnie do służby kapłańskiej i biskupiej, która stała się treścią całego mojego życia. Moja droga służby w Kościele została naznaczona spotkaniem z arcybiskupem metropolitą krakowskim, który po latach powołany został do służby Kościoła i powszechnego. Służba u Bogu, tego świętego pasterza i duchowego przywódcy świata, była dla mnie najwyższym, najważniejszym przywilejem, jakie mnie spotkało. Staram się, choć częściowo, spłacać zaciągnięty dług, szerząc pamięć o życiu i dziele świętego Jana Pawła II. Czynię to we wspólnocie z wami. Zwłaszcza na myśli księdza prałata Kamińskiego i cały ośrodek Trykajcie się i sanktuarium Jana Pawła II na Białymorzach. Dzisiaj mija 5. rocznica od kanonizacji. Gdyby też odchodził, jak już mówiłem, do Ojca w sobotni wieczór. Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia. Wspomnę. Ojciec Święty obchodził 80. rocznicę urodzin 18 maja roku 2000. Połączono wtedy tę rocznicę z jubileuszem kapłanów z całego świata w ramach wielkiego jubileuszu roku 2000. To była chyba największa koncelebra papieża z księgi z całego świata. Całej pracy od Jurekta. Napłynęło do Watykanu wiele życzeń i dobrych słów, nade wszystko modlitwa. Pan Paweł II był za nie szczerze wdzięczny. A do Wadowiczan i do wszystkich
Skierowiaków skierował następujące słowa. 80 lat. Tyle wydarzeń. Tyle doświadczeń. Tyle ludzkiej dobroci. Tyle łaski Bożej. Jak nie dziękować za to wszystko? Z wdzięcznym sercem stoję przed Bogiem i obejmuję myślą wszystkich, którzy od pierwszych chwil aż do dziś przez ciche świadectwo wiary i godziwego życia, przez serdeczną przyjaźń i codzienną troskę nadawali kształt mojemu człowieczeństwu i kapłaństwu. Chciałbym utożsamić się z tymi słowami świętego papieża Jana Pawła II i wyrazić wdzięczność wszystkim, których spotkałem na drodze życia, a zwłaszcza życia kapłańskiego i biskupiego, a który zaczął się w Radzie Wyższej. Przyrzekam wszystkim wdzięczność, moją modlitwę i pamięć do końca życia. Pamiętam o słowach psalmisty, że miarą naszego życia jest lat 70. 80 jesteśmy mocni. Jak mi się to spełniło? Będę wdzięczny Panu za czas, jak mi jeszcze podaruje. Będę się starał, by to był również czas służby. Nie mam żadnych innych pragnień. Powierzam dziś, powtarzam dziś za psalmistą. Czym się Pan odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezmę imienia Pana. Amen. Chwała w modlitwie się przyjmę za życie osoby, służby Bogu i ludziom księdza kardynała. Trwamy wielkie dziękczynienie wobec księdza kardynała. Każdy z nas ma wiele powodów, aby dziękować. Każdy może inne ma motywy, ale wszyscy mówimy się w kardynałowie, tylko Bóg zapłać. I nasze życzenia w imieniu wszystkich tu zgromadzonych i w imieniu wielu nieobecnych, niech miłosierny Pan prowadzi księdza kardynała, niech daje zdrowie siły, niech jak najdłużej będzie świadkiem świętego Jana Pawła II. Niech Matka Boża opiekuje się i święty Stanisław biskup i męczennik.